Dzień dobry Państwu! Tak jak czwarty wiek w łonie chrześcijaństwa stał pod znakiem sporów trymitalnych, czyli dotyczących struktury Boga, tak kolejny wiek, wiek V, wypełniły spory dotyczące struktury Chrystusa, Chrystusa, który jest jednocześnie Bogiem i Człowiekiem, czyli chodzi o spory chrystologiczne. Można powiedzieć, że spory trynitarne i spory chrystologiczne niejako zazębiają się w osobie Apolinarego z Laodycei. Otóż ten zwolennik ortodoksyjnej formuły w sprawie struktury Trójcy Świętej, czyli w sporach trynitalnych, tak mocno akcentował Boskość Jezusa Chrystusa, jego właśnie y, współsubstancjalność czy współistotność z Ojcem, że pomniejszał naturę ludzką. Y, w konsekwencji głosił, że jedna jest natura Słowa Bożego, które się wcieliło. Należy rozumieć, że po tym wcieleniu ta natura nadal jest jedna. Ten pogląd, pogląd idący w kierunku pomniejszania ludzkiego elementu w Jezusie Chrystusie, nazwano apolinaryzmem, no i zapoczątkował on pewną tendencję, która jest kontynuowana w nestorianizmie. Teodostos. Starsu, Diodro starsu y, mówi tak: Słowo zamieszkało w przyjętym człowieku, jako w swej świątyni. A zatem, jak gdyby Chrystus jako człowiek był pewnym wehikułem drugiej osoby boskiej, no i niczym, niczym więcej. W związku z tym Diodor Starsu mówi, że jest dwóch synów w Chrystusie i trzeba tych dwóch synów odróżnić. Syn Boży czyli druga osoba boska, Bóg i Syn Maryi, czyli człowiek, Syn Człowieczy. Proszę Państwa, żeby nie było takie po proste. Yy, Diodor Stalsu dodawał, yy, jak gdyby trochę naśladując może symbol świętego Atanazego, ale nie ma dwóch synów. Czyli odróżniał Syna Bożego i Syna Maryi w Chrystusie i dodawał, ale nie ma dwóch synów. Bardziej y, radykalne, czy jednoznaczne poglądy y, głosi y, jego uczeń, y, Teodor z Westi, y, który nazywany jest nawet nestorianinem przed nestoriuszem. Od Teodora rozpoczyna się ta tendencja, która jest powszechnie znana, mianowicie wiązania tego problemu z tytulaturą Matki Bożej. Mianowicie Teodor powiada, że Maryja była matką człowieka. Była antropotokos. Dlatego, że to człowiek był w łonie Maryi i człowiek z niej się urodził. I Teodor mówi: Szaleństwem jest powiedzieć, że Bóg narodził się z dziewicy. Ten, który powiada, narodził się z dziewicy, był człowiekiem. No, konsekwencja tego jest prosta. Maryja jest matką człowieka, matką Chrystusa, Chrystotokos. No, na pewno nie jest według tych poglądów matką Boga. To jest właśnie szaleństwo, nazwanie jej Teotokos. Te poglądy, które były formułowane przez właśnie rozmaitych teologów, stały się problemem, gdy zaczął je głosić ktoś na eksponowanym stanowisku kościelnym, mianowicie patriarcha Konstantynopola Nestoriusz. Nestoriusz powiada, że w Chrystusie obecne są dwie natury i dwie osoby. Ich zjednoczenie ma charakter moralny i psychologiczny, a nie bytowy, nieontologiczny. I natura ludzka w Chrystusie jest w nią w całej pełni, bez jakiegokolwiek zmieszania z naturą boską. To dla Nestoriusza bez zmieszania oznacza separację. Separację tak głęboką, że narodziny i męka Jezusa powinny być przypisywane wyłącznie jego naturze ludzkiej, a nie naturze boskiej. No, i tutaj ten wniosek, o którym mówiłem, wobec tego Maryję należy tytułować Chrystotokos, matka Chrystusa, a nie matka Boga, Theotokos. Proszę Państwa, na te poglądy reaguje Sobr Efeski. Sobr Efeski, który w swoim symbolu, czyli w wyznaniu wiary, preferuje słowo zjednoczenie. Zastępuje się tu początkowo występujące słowo połączenie właśnie na rzecz y, terminu zjednoczenie, unitas. Y, I jeszcze to zjednoczenie w symbole efeskim zostało uściślone słowami bez zmieszania. Bez zmieszania, żeby zaakcentować, że te dwie natury w Chrystusie nie tworzą. Jakiejś nowej, jakiejś trzeciej natury. Są w nim zjednoczone, ale nie, nie zastępują się wzajemnie, czy właśnie nie mieszają się. Proszę Państwa, osobą, która dominowała na tym soborze był Cyril Aleksandryjski. Cyril Aleksandryjski, którego poglądy można streścić w tych trzech punktach, które tutaj. Państwu wypisałem, jest jeden Chrystus. Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, i wobec tego Maryja, która go urodziła Chrystusa, jest matką Boga. Proszę Państwa, całe to orzecznictwo Soboru Efeskiego szło po linii takiej deklaracji dogmatycznej Cyryla Aleksandryjskiego, którą. Nazywa się, czy którą się określa jako anatematyzmy Cyryla Aleksandryjskiego. Te anatematyzmy Cyryla są następujące. Dysponuję przekładem z Greki, wersja łacińska. No, preferuje terminologię łacińską, o której będę tu wspominał i z dostępnych tłumaczeń są albo tłumaczenia właśnie z greki, albo wprost z łaciny, tak jak w brewiarium fidei, tu jest przekład z greki, będę sygnalizował terminologię jaka występuje w wersji łacińskiej. Po pierwsze. Jeśli ktoś nie wyznaje, że Emmanuel synonim Chrystusa, jest prawdziwym Bogiem i dlatego święta dziewica jest Bogu rodzicą, zrodziła bowiem cieleśnie słowo będące z Boga, które stało się ciałem, niech będzie wyklęty. Proszę Państwa, po, po grecku jest tutaj anatema esto, po łacinie anatema sit. No, w nowszych przekładach, zgodnie z pewną poprawnością ekumeniczną, tłumaczy się to wyrażenie, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Po drugie, jeśli ktoś nie wyznaje, że słowo z Boga Ojca zjednoczyło się hipostatycznie, czyli po łacinie w osobie, z ciałem i jest jeden Chrystus z własnym ciałem, oczywiście ten sam będąc Bogiem i zarazem człowiekiem, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Po trzecie, jeśli ktoś rozróżnia w jednym Chrystusie po zjednoczeniu hipostazy, subzystencji po łacinie, Wiążąc je jedynie połączeniem godności, autorytetu czy mocy, a nie raczej więzią zjednoczenia pod względem natury, niech będzie wyklęty. Po czwarte, jeśli ktoś dzieli pomiędzy dwie osoby czy hipostazy wyrażenia zawarte w pismach ewangelicznych i apostolskich dotyczące Chrystusa i wypowiedziane o nim, bądź przez tychże świętych pisarzy, bądź przez niego samego o sobie samym jedne przypisując człowiekowi w przekonaniu że jest on czymś różnym od słowa bożego inne zaś godne boga wyłącznie słowu z boga ojca niech będzie wyklęty jeśli ktoś odważa się mówić, że Chrystus jest człowiekiem noszącym w sobie Boga, a nie prawdziwym Bogiem jako jedyny syn z natury zgodnie z tym, że słowo stało się ciałem i podobnie jak my, uczestniczyło w ciele i krwi, niech będzie wyklęty. Po szóste. Jeśli ktoś mówi, że Słowo z Boga Ojca jest Bogiem i Panem Chrystusa, a nie wyznaje raczej, że ten sam jest jednocześnie Bogiem i Człowiekiem, ponieważ zgodnie z Pismem Świętym Słowo stało się ciałem, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś mówi, że Jezus jako człowiek działał z mocy Słowa Bożego i był otoczony chwałą jednorodzonego, tak jakby był kimś innym, istniejącym poza nim, Niech będzie wyklęty. O ósme. Jeśli ktoś odważa się mówić, że przyjęty przez słowo człowiek ma być współczony i współwielbiony z Bogiem słowem i posiadać wspólną nazwę Boga jako ktoś z kimś innym, tak bowiem należy rozumieć dodaną sylabę współ. A nie oddaje jednej czci Emmanuelowi i nie wychwala go jednym uwielbieniem, zgodnie ze słowami: "Słowo stało się ciałem, niech będzie wyklęty". Dziewiąte. Jeśli ktoś mówi, że Jedyny Pan, Jezus Chrystus, został otoczony chwałą przez Ducha Świętego, jak gdyby on używał obcej mocy, która przysługiwała Mocy Ducha Świętego, i jak gdyby od Niego otrzymał władzę nad duchami nieczystymi oraz moc dokonywania wśród ludzi znaków Bożych, i że nie był to Jego własny duch, mocą którego dokonał znaków Bożych, niech będzie wyklęty. Pismo Boże mówi, że Chrystus stał się arcykapłanem i apostołem naszej wiary, ofiarował siebie samego za nas Bogu i Ojcu na wolną wdzięczność. Jeśli więc ktoś twierdzi, że nasz arcykapłan i nasz apostoł nie był samym słowem z Boga, kiedy słowo stało się ciałem i człowiekiem na nasze podobieństwo, lecz że inny człowiek narodził się z niewiasty, a nie on, oraz jeśli ktoś mówi, że on złożył ofiarę również za siebie samego, a nie raczej jedynie za nas, gdyż nie potrzebował ofiary ten, który nie znał grzechu, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś nie uznaje, że ciało Pana jest ciałem dającym życie i właśnie ciałem samego Słowa z Boga Ojca, ale ciałem kogoś innego niż On, jakby złączonym ze Słowem godnością, albo mówi, że jest ono jedynie jakby Bożym mieszkaniem, a nie raczej jak powiedzieliśmy ciałem dającym życie, ponieważ stało się ono ciałem własnym Słowa mogącego wszystko ożywiać. Niech będzie wyklęty. I po dwunaste, jeśli ktoś nie wyznaje, że słowo Boże cierpiało w ciele, w ciele zostało ukrzyżowane oraz w ciele doznało śmierci, stając się pierworodnym wśród umarłych, ponieważ jako Bóg jest życiem i ożywicielem, niech będzie wyklęty. Proszę Państwa, Sobór Efeski, który, jak wspomniałem, opierał się na. Przeczytanych przed chwilą anatematyzmach Cyryla nie zakończył sporów chrystologicznych. Właściwie po tym soborze rozgorzały one z wielką mocą. Wdały się w to oczywiście jeszcze czynniki polityczne. no Ta historia jest dość bogata, ale także dość dokładnie opisana przez historyków. Nie będziemy się tym zajmować. W każdym razie nastąpiło w ramach tych sporów. Swoiste znów przeakcentowanie owego zjednoczenia natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie, i to przeakcentowanie doprowadziło do kolejnego błędnego z punktu widzenia ortodoksji stanowiska, mianowicie monofizytyzmu. Znów za tą teorią stał ktoś bardzo ważny. Wysoko postawiony duchowny z Konstantynopola, Eutyches. Eutyches powiada, że w chwili wcielenia dwie natury utworzyły w Chrystusie jedną naturę, pewną hybrydę bosko-ludzką. Mówił tak: Wyznaję, że pan nasz stał się z dwóch natur przed zjednoczeniem. Lecz po zjednoczeniu wyznaje jedną naturę. Czyli Chrystus przed wcieleniem, jak gdyby był Bogiem z Boga i no, człowiekiem z Maryi, po zjednoczeniu stał się kimś no, jednym w naturze. Ponieważ natura ludzka powiada, Eutyches rozpłynęła się w naturze boskiej tak, jak kropla słodkiej wody rozpływa się w morzu. Tak kropla wody znika w beczce wina. Tak po prostu natura ludzka została wchłonięta i niejako przebustwiona, no ze względu na to, że natura ludzka jest czymś bardzo małym i słabym, natomiast natura boska jest wszechpotężna. W związku z tym nie można powiedzieć, Mówi Eutyches, że ciało Jezusa jest współistotne z naszymi ciałami, że jest on uczestnikiem natury ludzkiej. No nie, z tej natury ludzkiej zostało tyle, ile z kropli wody zostaje w beczce wina, czy z kropli słodkiej wody zostaje w oceanie. Tymi poglądami z powodu także korzystnych zmian politycznych, zajął się kolejny Sobór, Sobór Halcedoński. Warto zaznaczyć, że Sobór Halcedoński swoje orzeczenia dogmatyczne sformułował pod wpływem listu czy pewnej enuncjacji biskupa Rzymu, papieża Leona Wielkiego. Jakie to były orzeczenia? Potwierdzono podwójną naturę w jednej osobie Jezusa Chrystusa. Jeden i ten sam Chrystus, Pan, Syn Jednorodzony, ma być uznany w dwóch naturach, bez pomieszania, inconfuse, bez zamiany, immutabiliter, bez podziału, indivise i bez rozłączenia, inseparabiliter. Proszę zwrócić uwagę, Sobór właściwie no, używa słowa które już było, już było zaakceptowane w Efezie, mianowicie zjednoczenie, a następnie opisuje to zjednoczenie właśnie w formułach swoiście negatywnych. Że te dwie natury w Chrystusie są, jak powiedziałem, bez pomieszania, bez zamiany, bez podziału i bez rozłączenia. To daje skrót PZPR, no starsi, którzy pamiętają, Ustrój sprawiedliwości ludowej w Polsce łatwo zapamiętają te, to orzeczenie soborowe. Potępiono monofizytyzm. Stwierdzono, że nigdy nie została usunięta różnica natur przez ich zjednoczenie, lecz właściwości każdej z nich są zachowane i zjednoczone w jednej osobie, w jednym współistnieniu. Proszę Państwa, jeśli można jakoś schematycznie przedstawić terminologię i, i dogmat trynitalny i chrystologiczny, to wyglądałoby to następująco: Bóg jest jednej substancji lub istoty, co po grecku jest uzija. Mówiliśmy o tym, że pierwotnie to uzija tłumaczono jako istota. W miarę rozwoju tej refleksji i rozwoju teologii łacińskiej uznano, że lepszym będzie terminem substancja. Z punktu widzenia substancji Boga znajdują się w nim trzy hipostazy, trzy subsystencje. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Jak gdyby patrząc na te subsystencje no, z punktu widzenia ich samych niejako, możemy powiedzieć, że są to osoby, co po łacinie brzmi persona, osoba, natomiast co jest greckim przekładem przystosowanego zresztą do tej problematyki słowa prozopon, osoba. I teraz dogmat krystologiczny: Syn Boży. Syn Boży, druga osoba boska, będąc od wieków, odwiecznie, współistotny ojcu, będąc Bogiem, w czasie przyjmuje do jedności osoby naturę ludzką. W związku z tym jest jedną osobą o dwóch naturach. Natura, Fizis to jest nowy czy kolejny termin, który się tutaj w tej sprawie pojawia. Proszę Państwa, uchwały Soboru Halcedońskiego właściwie położyły kres tym sporom, jednakże nie zostały przyjęte przez niektóre kościoły partykularne chodzi przede wszystkim o kościoły na wschodzie historycy jednak zwracają uwagę że było to podyktowane względami politycznymi byli to bowiem chrześcijanie którzy znajdowali się pod panowaniem perskim a persja bezustannie prowadziła wojnę z bizancjum i w związku z tym ponieważ w bizancjum Właściwie pierwszym teologiem był cesarz, i ostatecznie pewną doktrynę teologiczną utożsamiano z ideologią państwa. W związku z tym, no, dla własnego bezpieczeństwa, tamte kościoły wolały, no, nie być postrzegane przez persów jako no, agentura bizantyjska. W związku z tym wstrzymały się przed przyjęciem uchwał soboru halcedońskiego. No i stąd te kościoły nazywano kościołami monofizyckimi, ponieważ pozostały przy, przy tej formule eutychesa. Natomiast dzisiaj nazywa się je po prostu kościołami przedhalcedońskimi, no rozumiejąc te historyczne zaszłości, jakie spowodowały to ich stanowisko czy nieprzyjęcie uchwał tego soboru. Po drodze jednak występowały pewne próby pogodzenia. No, ortodoksji, właśnie z wiarą przedchalcedońską, i te próby pogodzenia doprowadziły do nowych błędów, mianowicie był to taki łagodniejszy monofizytyzm, mianowicie wyrażający się w tezie, że Chrystus no, nie miał może jednej natury, ale jedno działanie: był to monoenergizm, jedno było działanie Boga i człowieka w Chrystusie. I pewna wersja tego poglądu, która się dość upowszechniła, którą się nazywa monoteletyzm. Już nie jedno działanie, ale jedno chcenie, jedna wola była w Chrystusie. Te poglądy no, nie mieściły się także w ortodoksji, w związku z tym wymienia się je jako, jako poglądy y, błędne. Proszę Państwa, zgodnie ze zwyczajem. Podsumowując ten mini wykład, przeczytam streszczenie dogmatu chrystologicznego, jakie znajduje się w brewialium Fidei opracowanym przez Stanisława Głowę i Ignacego Biedę. I to streszczenie jest następujące: Jezus Chrystus, syn Boży, a więc Bóg z natury swojej, jest także synem człowieczym. Czyli jednym z nas, zrodzonym odwiecznie z Ojca, w czasie zaś z Maryi za przyczyną Ducha Świętego. A więc w jednej osobie złączone są dwie natury Unia Hipostatyczna, ogłoszona przeciw twierdzeniom monofizytów: syn z natury, nieprzybrany przeciw adopcjonistom, Bóg prawdziwy przeciw Arianom i człowiek doskonały. Przeciw Apolinarystom i monoteletom, w jednej osobie. Pośrednik między dwoma światami Bożym i ludzkim, kapłan, nowy Melchizedech, odnowiciel przymierza między Bogiem a ludźmi przez ofiarę złożoną w męce swojej, a trwającą dalej w sposób niekrwawy na ołtarzach całego świata. Taka jest nasza wiara na temat Chrystusa. Proszę państwa, takie oto jest historyczne zaplecze chrystologii, którą także dość szeroko będzie omawiał Święty Tomasz Zakwinów w swojej sumie teologii. Przedstawiłem, podobnie jak w przypadku dogmatu trinitalnego, to historyczne zaplecze, żeby wypowiedzi świętego Tomasza i jego ustalenia, poglądy były no, y, jakoś osadzone w tle historycznym, zwłaszcza, że akwinata do tego historycznego tła bez przerwy się odnosi i stanowi to jak gdyby zaplecze jego, y, jego ustaleń i jego rozważań, zresztą no, do tej pory w dogmatyce y, tak to funkcjonuje. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych mini wykładów, które będą poświęcone właśnie Tomaszowej wizji chrystologii. Zapraszam.